Witam wszystkich. Na początku chciałbym zaznaczyć, że ja nie miałem w planach robienia więcej filmów na temat Łukasza Budowlańca. Jak i w ogóle na inne tematy. Miał być to tylko jeden film. Ale po tym, jak widzę, ile osób dowiedziało się o tym, że mają bany, po tym, jak pod filmem pana Zdzisława ktoś napisał coś takiego, stwierdziłem, że pora dopowiedzieć kilka słów. Zacznę od tego, że ja wiem, że ludzi idealnych nie ma. Że jeszcze się nie urodził taki, co by wszystkim dogodził. Ale słuchajcie, jeżeli wokół siebie robi się taką bańkę idealnego człowieka, poprzez usuwanie negatywnych komentarzy, zostawiając tylko takie typu oj szefu, robota, cacuszko, szefuncio, robota, normalnie no, no prima sor” i tak dalej, to z czasem ta bańka rośnie, rośnie, i pyk, i wywala się szambo. I śmierdzi na kilometr. A jak śmierdzi na kilometr, to ktoś to poczuje. A jak ktoś to poczuje, to podzieli się z tym na wykopie, Przyjdzie jeden, drugi, trzeci i leci lawina. A dalej wiemy co się dzieje. Ale przejdźmy do dzisiejszego filmu. No właśnie, pod filmem kanału Działka i ja, odnoszącym się do mojego materiału, znalazłem taki komentarz. Skontaktowałem się z panem Arkiem, który przekazał mi maile w tej sprawie. Sprawa Arka wyglądała następująco. Kupił projekt garażu głównie po to, aby mieć dostęp do materiałów z chmury. Jednak tego dostępu nie otrzymał. Jednak po publikacji mojego filmu, jak i pana Zdzisława, gdzie zamieścił komentarz, coś się zmieniło. Arek otrzymał zwrot pieniędzy, tylko dlaczego musiało to trwać aż dwa lata? Dodam tylko, że Arek wysłał mi wszystkie maile w tej sprawie. Jak będzie potrzeba, to je wrzucę. Dzisiaj wstawiłem tylko te najpotrzebniejsze. Na wykopie napisał jeszcze jeden użytkownik. Przeczytam wam na szybko jego post. Już miałem wczoraj pisać odnośnie porannika, bo dałem się nabrać na pierwszy lolo i kupiłem. Powiem tak, dostęp do materiału mam cały czas. Jest możliwość ściągnięcia filmów na dysk. Natomiast jak to się ma do wszystkiego, to tak. Porannik wygląda w ten sposób, że jest książka na kilkadziesiąt stron, szczerze mówiąc nie pamiętam na ile. Bo po zakupie schowałem go do szafki i nie zaglądałem od tego czasu. Większość informacji zawartej w poradniku to napisane po prostu zobacz film, jak to zrobić. Poradnik szedł jakieś kilkanaście dni. O ile pamiętam, był kłopoty w drukarni. Filmy nie były dostępne od razu, dostęp do forum był przyznawany ręcznie po napisaniu jakiegoś maila. Po wejściu na forum okazało się, że tam nic nie ma, a miało być wszystko krok po kroku wyjaśnione. Wykaz materiałów, czyli coś, co w poradniku powinno znaleźć się na pierwszej stronie, musiałem założyć temat na forum, kilka osób również pisało posty, po czym łaskawie szanowny szef wszystkich szefów w życiu, fakturę, na której było to, co on kupił w jakiejś tam firmie. Zero jakiegokolwiek odniesienia co i jak. Miało być multum tematów na forum z objaśnieniami i tak ale się nie doczekałem. Co najlepsze, już nie mam dostępu do tego pod forum. Jedyna rzecz, która mogłaby być przydatna, to te wzorniki do wiercenia sklejki, ale szczerze to raczej zrobię wieźbę tradycyjną. Bo przynajmniej więcej miejsca w takim garażu będę mieć. I jeszcze tak mi się przypomniał już po wypuszczeniu poradnika. Mitołan mówił coś na temat tego, że udostępni również super mega z... projekt, który zrobił jeszcze przed projektem domu za 150 tysięcy. Projekt domu 35 m2 z podpiwniczeniem i poddaszem. Takiego, którego nie można legalnie postawić. No ale jak można się spodziewać, również nikt tego na oczy nie zobaczył. A teraz smutna informacja. Muszę Was rozczarować, ale pff, nie będzie filmów z remontu kłada. Szatan został sprzedany, a raczej to, co z niego zostało. Co prawda nie jest to w 100% pewne, ale tylko takie zdjęcie z Zoelix udało się zrobić jednemu z użytkowników wykopu. Aukcji już nie ma jak napisał Birman na wykopie, kilka godzin materiałów z rozbiórki wpadło, czytanie instrukcji itd. A potem, jak się okazało, zadanie przerosło kolegę z myśli Boża. Oczywiście to jego kład, więc będzie on z nim robił to co chce, czy go sprzedaczy, czy wyremontuje. Ale wiele jego widzów czekało po prostu, aż kład zostanie przez niego wyremontowany. Z racji tego, że światło dzienne ujrzała afera z losowaniem, to resztę tego materiału poświęcę właśnie na omówienie tego tematu a wszystko inne pozostanie na następny film. Sprawa losowania wywołała sporo kontrowersji. U nas nie ma ściem, praw, Ale to chyba stałem, widom nie muszę mówić. Już nie chodzi tutaj o to, że robiąc loterię należy ją zgłosić, musi być komisja i tym podobne, bo głupio by było się czepiać czegoś takiego, jeżeli ktoś by miał dobre zamiary. Ale jeżeli robi się loterię nie do końca zgodną z prawem i jeszcze kręci się przy tym wałek, no to sorry. A teraz kilka teorii z wykopu. W tym fragmencie wydaje się, jakby kawa przedłożeniem ręki do betoniarki sięgał coś z kieszeni. Później widać, że obie kieszenie ma otwarte. Chłopaki na nagraniu mają minę, aby mieli coś na sumieniu. Kawa podaje klapkę z numerem jakoś poza kadr? Chyba do sprawdzenia, czy aby na pewno poszło dobrze. Cięcie w filmie. Dobra, dobra. Wiktor zamyślony przy tej betoniarce, aby liczył jej obroty? Jest też opinia, że klocek był włożony u góry betoniarki, której dobrze nie widać. Dzięki temu światu u góry jest gorszy obraz. Bo to, że te klapki są różne i trójki napisane na tych klapkach też to większość z Was zauważyła. Oceniajcie sami w komentarzach, możecie pisać swoje spostrzeżenia. Ja tylko dodam, że to nie jest ostatni film na temat jego osoby bo jest jeszcze dużo do omówienia. W opisie również mail, gdyby ktoś jeszcze coś zauważył. W tle widzicie różne komentarze i opinie. Zachęcam do lektury i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Widać, wiele osób się ze mną zgadza. Są oczywiście jeszcze osoby broniące Łukasza. I dobrze, ja waszych komentarzy nie usunę. Warto jednak sobie zadać pytanie, dlaczego nadal Łukasz nie odniósł się do moich filmów? Dajcie mu znać w komentarzach, może ich jeszcze nie widział. Jeszcze jedna sprawa. Wracając do projektu Łukasza, mam pytanie: czy ktoś z Was budował i mieszka może już w takim domu i mógłby przedstawić wady i zalety i co zmienił? I nie chodzi tutaj o to, aby później mówić, że są lepsze projekty niż ten Łukasza, tylko o zwykłą wymianę doświadczeń z budowy, ze zmian projektu i tym podobne, bo raczej każdy po kilku miesiącach lub latach zauważy już, co by zmienił w swoim domu. Możecie również pisać o innych projektach, które Waszym zdaniem są warte uwagi i co byście w nich zmienili. Na moment wrócę jeszcze do pierwszego mojego filmu. Dziękuję za duży odzew, jak i za wiele komentarzy i łapek w górę, jak i tych w dół. Do zobaczenia niebawem.